Na 7:30 mam być, więc warto by było się zbierać. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Kolejnego dnia, 5 już. Nieźle mi to idzie. Nieźle mi to idzie. Pauza wykręcona, już wam pokazuję ile. Ponad 11 godzin stania, także elegancko, proszę państwa. Tylko takie pauzy mogłyby być i byłoby naprawdę spoko. Za oknem dzień budzi się do życia, bardzo powoli. No i my się budzimy do roboty, bo powiem wam, że nie ma na co się oglądać, trzeba się brać do roboty. 6:21, no nie no, trzeba się brać naprawdę. Wpisz kierowcę, jeden kraj rozpoczęcia, UK, pyk, 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 startujemy. Tak jest. Drive. Obchód już oczywiście zrobiłem, bo byłem w toalecie, byłem jeszcze inne rzeczy poogarniać. Jestem gotów. Parking nie cieszy się dobrymi opiniami. No i mi się ogólnie dobrze stało, nie? W sensie takim nie mam żadnych pretensji, tylko najgorsza rzecz, jaka tylko mogłaby być, to zimny prysznic, nie? W sensie zimna woda. Pod prysznicem temperatura była w miarę, ale woda to była tragedia, nie? Wyjechać, ja muszę wyjechać chyba całkowicie. Następnie na końcu drogi skręć w prawo. Tak, muszę wyjechać całkowicie do autostrady. A czy kurczę, do autostrady, do ronda i na rondzie. Przejedź przez rondę. Na rondzie zrobić nawrotkę. Tak jest. Wczoraj tutaj spacerek sobie robiłem. Jeszcze na wieczór. Więc wiem. Tak, tutaj można by od razu dać sobie tak na tym pasie, cyk. Jesteśmy już na prawidłowej drodze. Teraz tylko do ronda i do jedyneczki i ciśniemy dalej. Myślałem, że ten parking jest tak typowo przy autostradzie, że to taki autostradowy parking, ale nie, on jest tak jakby trzeba z niej zjechać całkowicie i wjazd jest tutaj od tej strony. Chociaż autostrada jest praktycznie po drugiej stronie parkingu, to on nie jest taki typowy serwis jak przy autostradzie. Moi mili,
Mam nadzieję, że bateria wytrzyma, bo widzę, że już pada. Jestem na miejscu. To jest ta firma tutaj przede mną. Tam mam rozładunek, ale no jak widzicie, nawet na parkingu pracowniczym nie ma żadnej osoby. Firma jest kompletnie zamknięta. No ale jestem 20 minut za wcześnie, więc poczekam do tej 7:30. No i zobaczymy, może ktoś przyjdzie faktycznie do pracy. Widzę, że tam w jednym miejscu w tym budynku świeci się światło i zastanawiam się, czy ktoś po prostu nie zgasił światła wczoraj, czy po prostu ktoś już przyszedł do pracy i czeka na mnie. No ale tam drzwi są zamknięte, ja stoję normalnie tak na drodze, no i nie wiem, zobaczymy. Na razie czekam, tutaj żadnych żółtych linii nie ma, więc stać raczej mogę, nikt mi za to głowy nie urwie. Dojazd do tej strefy przemysłowej jest całkiem spoko. Powiem wam, że drogi bardzo szerokie. Ogólnie duża strefa przemysłowa. Zobaczcie sobie tam w oddali. Cały czas magazyny. Ja sobie tak stoję przy drodze. No i czekam, co z tego będzie, nie? Zobaczymy, co z tego będzie. Chciałbym, żeby to rozładowali, bo naprawdę nie chcę stać z tym towarem przez cały weekend. Dzisiaj jest sobota. Dobrze by było to zrzucić i mieć święty spokój i pojechać właśnie do Szkocji, bo we Szkocji mam załadunek. Dobrze by było to ogarnąć. Wolałbym stać w Szkocji, nawet czekać na załadunek do poniedziałku czy coś takiego, czy w niedzielę. Wiem, że tam oni ładują codziennie, to nie ma problemu. Stamtąd ładunki są, tylko chodzi o to, żeby to zdjąć, nie? Bo jak nie zdejmę tego, to będzie naprawdę katastrofa. Nie chcę takich sytuacji. Ale co będzie? To tylko transport, nie? Nie ma też się co za bardzo przejmować takimi rzeczami, bo to naturalne jest, że czasami przyjeżdżasz, chcesz, żeby to raz, dwa załatwić i jest jak jest. To, że ty chcesz, to nie znaczy, że tak będzie. Zawsze to powtarzam, że nie zawsze to, co ty chcesz, to nie znaczy, że tak będzie. Akurat w transporcie, no. Życie. Ale ten tył jest ufajdany strasznie, ale to wina tego, że jesteśmy w Anglii. W Anglii dużo sypią specyfików na drogi i to się strasznie syfi. A wyjeżdżałem czystym zestawem, chociaż we Włoszech też sporo tego sypali. Ale we Włoszech jeszcze nie był tak upieprzony. W ogóle nie wiem, czy słyszycie mewy. To jest bardzo blisko do morza. Jak zobaczyłem miejsce rozładunku, to w ogóle szukałem i jak była ta opcja, że będę stał tutaj cały weekend, to szukałem sobie gdzieś parkingu nad samym morzem, żeby sobie stanąć, żeby coś pozwiedzać, no ale nie ma takiego parkingu blisko morza, niestety, trudno się mówi. Ostatnio u nas w firmie w Anglii koledzy wyciągnęli paliwko, łącznie chyba 500 litrów, wiem, że na pewno z agregatu i z tego małego zbiornika. On jeździ takim samym zestawem jak ja, ma tą samą naczepę, takiego samego konia, też odbierał w tym samym czasie co ja. Więc mamy ten sam zestaw i stał na A14 w okolicy Kettering. On tam stał i stracił prawie 500 litrów. Tylko że stał na laybayu. U nas jest zakaz stania na laybayach. W firmie musimy stać na bezpiecznych parkingach. A on jakoś tam, nie wiem, czy coś tam, co mu tam wyszło, że tak stanął. No i kurczę, stracił 500 prawie. Nie wiem, czy coś widzicie w tych brudnych lusterkach i szybie, no ale jestem pod halą i jest rozładunek. Udało się, kurde, nie wierzę. Proszę Państwa, zobaczcie to, wyjeżdżam już tutaj na drogę. Wcześniej padła mi bateria, ale miałem telefon od kolegi i tak za bardzo nie mogłem się do Was odpalić. Nie, rozładowali to, jest godzina 9:05. czasu UK. Naprawdę poszło to, powiem wam, bardzo spoko. Skręć w prawo na rondzie, trzeci zjazd. Niezmiernie się cieszę, że tak się to udało załatwić. Skręć w prawo na rondzie, trzeci zjazd. Naprawdę, kurde. Nie wierzyłem w to. Mam być szczery z wami? Nie wierzyłem w to. Myślałem, że po prostu to się nie uda, że będzie lipa i że będę stał z tym towarem. A już mam ładunek w Szkocji. Zjedź. Na dzisiaj wieczór będzie nocna zmiana, także będzie ciekawie. Kurde, i jak tu teraz się wyspać? Dopiero co niedawno wstałem, a już trzeba będzie się kłaść spać, żeby wieczorem dać radę w ogóle
ogarnąć temat, ale spokojnie, może się jakoś wymęczę i prześpię to. Jak na razie, słuchajcie, pociskam sobie w stronę Szkocji, 224 km mam do Larkhall. Tam muszę wypiąć naczepę, zostawić ją na parkingu. Dzisiaj wieczorem ją odebrać. Dobra, będę dziś na godzinę 12, załóżmy. 12, pauza 9, 21, tak? Najgorszy moment. No takie akcje, no ale kurde, no nie mam innego wyjścia, taki jest ładunek. Widzę, że nawigacja to w ogóle prowadzi mnie na A69. Nie jechałem nigdy A69. Kurde, no czemu nie? Nowa droga odkryta będzie. Myślałem, że będzie chciała jechać faktycznie do aż do A66. Jedynką do A66. I tamtędy, ale jak jest tu A69, no to polecimy A69. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. A69. Przywitało mnie takim małym miasteczkiem, a teraz już jest dwupasmowa droga. No i tak to idzie, nie? 9 zł na budziku, jak na razie, bo może później będzie gorzej. A66 też ma czasami dwa pasy, czasami ma jeden pas w jedną stronę. No i tam czasami różnie idzie, górki, ale tam zaleta jest fajne widoczki. Ciekawe, czy tutaj też coś się pojawi. No widzicie, tutaj jest drogowskaz. Jadę tylko Karolisa tą właśnie drogą i tam już później się wbije właśnie w M6. No, ale widoczków na razie ciekawych nie ma. Tam jakieś gospodarstwo, tam jakieś koniki po polu chodzą, ale tak to ogólnie droga jak droga. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli chodzi o drogę A69, już kawałek jej przejechałem, może nawet większość tej drogi, 3/4 odcinka. No i tutaj nie ma żadnych wodotrysków, naprawdę jest taka zwykła droga. Teraz jest jednopasmowa w jedną stronę i tak wiecie, czasami gdzieś tam pojawi się ten drugi pas, ale naprawdę idzie spoko. Na pewno dużo lepiej to idzie niż na A66. I kurde, nawet się zastanawiam, że jak sobie dojadę na miejsce, to sprawdzę, czy jaka jest różnica w kilometrach, żeby przykładowo nie lecieć na A66, tylko już w tym Karlice sobie zjechać tutaj po prostu na tą A69 i tą A69 spokojnie do jedynki sobie dolatujecie, pach, i wpadacie na jedynkę i ciśniecie, nie? I tu naprawdę idzie dobrze. Nie ma takich miejsc jak tam, że dużo wolniej to idzie, albo zagrożenie jest takie, że bynajmniej ten odcinek, co ja przejechałem, że coś się może wydarzyć. Najgorsze to tam później ta jedynka, ciekawe jak tam wygląda, w sensie takim, czy tą jedynką będzie korzystniej pojechać ten odcinek do A66, w sensie tą odległość do tamtego zjazdu. W tą stronę, co jechałem, to była jakaś zwężka, ale to było już wieczorem, oni się tam chyba szykowali do zamknięcia tego odcinka. No i właśnie jak będę jechał w nocy, to żeby nie było takich jaj, że ten odcinek będzie zamknięty. Więc nie wiem, zobaczę. Ale tak jak mówię, no tutaj naprawdę no jest to obiecujące. Jeśli nie ma dużej różnicy w kilometrach, to ja nawet jestem w stanie pokusić się o to, żeby dzisiaj w nocy polecieć sobie znowu tą A69 w drugą stronę, tylko no musi to się spinać czasowo i kilometrowo, bo no mówię, ten ładunek do odprawy w Bolonę-sur-Mer musi iść po prostu pełną bombą i tutaj nie ma kompromisów, nie ma po prostu miękkiej gry. I zobaczymy, jak dojadę do Larkhall, to sobie w Larkhall sprawdzę, jak to wygląda już finalnie. Już wygląda finalnie w kilometrach, tak, do portu, do Eurotunelu. Mówię, jakby to nie była duża różnica, to naprawdę nie wiem, czy... O, tu jakiś taki widoczek się pojawił, ale to jest w porównaniu do A66, to jest pikuś. No mówię, jakby to nie było dużo, to nawet miałoby to sens. No mówię, dojadę do Larkhall, będę sprawdzał, dam wam znać, jak wygląda decyzja, bo obiecująca jest ta droga tutaj. Okej, A69 to już przeszłość, tak samo M6 też, bo to już od razu praktycznie jest granica,
wjeżdżam właśnie oficjalnie do Szkocji i powiem wam, że nie było nic ciekawego na tamtej drodze do pokazania wam. Także taka sytuacja. Tu co leży? Coś się komuś urwało. Błotnik jakiś od ciężarówki. A właśnie. Także słuchajcie, oficjalnie wjechałem do Szkocji. 110 km do celu. 3 godziny 4 minuty w tacho. Podoba mi się ta wersja zdarzeń. Co do tej drogi, to cofam moje plany, dlatego że z A69 przechodzicie później w A680. Nie, 690. Kurde, już zapomniałem. No dobra, w mniejszą podrzędną drogę, która spowalnia i niestety chyba nie będzie dobre. Dalej podtrzymuję, że będzie najszybciej chyba A66, ewentualnie jechać prosto A6 i tamtędy prosto w stronę Londynu. No taka sytuacja, nie? Jeszcze sobie dla pewności sprawdzę to, czy faktycznie nie będzie szybciej w kilometrach, ale czasowo to raczej nie będzie dobrze wyglądało, mimo że no większość tamtej drogi A69 no całkiem dobrze idzie. To później ta droga tutaj już prowadząca do M6, ten odcinek no, może spowolnić i jeśli nie ma mniejszych kilometrów, to nie będzie miało sensu. Ładne widoczki się skończyły. Ładne widoczki się skończyły. Właśnie zjeżdżam do Larkhall. M74 się skończyło. Ale już jestem praktycznie na miejscu. 2,2 km. No, tutaj trzeba pomalutku, bo tutaj jest takie marne dorądko, że nie widzę. O, teraz będę widział dobrze. No. Także słuchajcie, jestem praktycznie na miejscu, jak zwykle. O kurde, tutaj wyjechał. No nie widzę po prostu tego zjazdu tam. Mi ten kuźwa znak przeszkadza. Audi i mu kuźwa teraz bus za busem, może się uda,
jest. I cyk. I proszę Państwa, za chwilę będzie znak Lark Hall. I jesteśmy. Trzeba wypiąć naczepę i na wieczór czekać na... Słuchajcie, na załadunek. Załadują i będziemy lecieć z towarem. Ale to jak załadują, to Wam powiem, dokąd jedziemy. Nie jest to zbyt specjalny kierunek, ale no czasami taką robotę po prostu trzeba zrobić. Jest Lark Hall. Lark Hall. Lubię tutaj przyjeżdżać. Lubię tą mieścinę. Tą miejscowość. Dacho zakończone. Pierwsze minuty pauzy zaczynają się kręcić. Kręcimy dziewiątkę i po dziewiątce, słuchajcie, startuje dalej. Nocna zmiana, proszę Państwa, dzisiaj mnie czeka.